Kochana Beatko, tydzień temu wysłałem list. Nie mam żadnej wiadomości od Ciebie. U nas w mieszkaniu przybyło 6 osób. Wszyscy znajomi zatrzymali się na jakiś czas. Warunki ich do tego zmusiły. Kochana ciociu, ja z mamusią jako tako żyjemy. O tatusiu nie mamy informacji. Jak wyszedł, to już nie wrócił przed powstaniem. Kochani, mieszkanie zburzone. Mama zabita pod gruzami. Na razie wydobyć nie można. Reszta domu spalona. Chciałam dowiedzieć się, czy nie ma mego brata Atka w Warszawie, ponieważ nie mam żadnej wiadomości o nim. Mieszkanie i sklep spalone. Ale to nic, byleśmy żyli. Kochany, cały czas się martwimy o ciebie od ostatniego listu. Matka cały czas płacze. Boi się. Jej brat Tolek niedawno zginął. Najdroższe dzieci. Gdzie jesteście? Tak nas los odgrodził niespodzianie. Przeżywa się okropne chwile. Da Bóg, że się zobaczymy. Drogi Kamilku, dostałam się do niewoli w Warszawie. Teraz jesteśmy ładowani na pociągi w Ożarowie. Ściskam Cię mocno. Pozdrów swoją matkę. Kochana Alu, musimy się wyprowadzić. Nie mam pojęcia dokąd. Jestem w sytuacji bardzo trudnej. Jak tylko osiądziemy gdzieś na dłużej, natychmiast do Ciebie napiszę. Może dobry Bóg pozwoli nam wkrótce zobaczyć się. W środę, 16 sierpnia, zginęła jedna z naszych. Moja imienniczka. Kochany synku, jesteśmy na kredytowej w suterenach. Jesteśmy cali i zdrowi. Wczoraj przynieśli młodego chłopca. Na pierwszy rzut oka nie było widać żadnej rany. Koledzy śmiali się, że symulant. Dopiero po dokładnym obejrzeniu znalazłam ranę w skroni. Wlot po kuli. Barykada była jeszcze częściowo rozbita. Łzy płynęły mu po twarzy. On już umierał. My byliśmy naprawdę zwykłymi ludźmi. Uczniami, studentami, matkami, ojcami, dziećmi. I bardzo, bardzo chcieliśmy żyć. Ale silniejsze od tego było pragnienie wolności. I taka głęboko w sercu miłość do naszej Warszawy i do naszej ojczyzny. Ale mimo wszystko nam nie udało się odzyskać wolnej Polski. Niech Wam się uda. Odzyskujcie ją codziennie. I nie myślcie, że raz odzyskanej wolności nie można stracić. I od czasu do czasu pomyślcie też o nas. Pamiętajcie, nie tylko 1 sierpnia.